Jak wyobrażasz sobie naszą pierwszą randkę? Danie lubi oglądać telewizję ostatnio, gdzie straszny film grał w nim Robin Williams. A soundtrack był Michaela Jacksona. Złość, bo mam zaległości w pracy, to w międzyczasie będę nadrabiał, a nic się nie kręci. Dobrze, no dobrze. Nie ma czasu, to teraz pytanie do kandydata. Mój drogi, powiedz mi, jakie jest twoje największe marzenie? Że ja? Znaczy to jednak nie widzisz. Znaczy moim największym marzeniem byłoby stać się niewidzialnym w całości. Tak, żebym mógł się skradnąć nocą i cię podglądać. Nie wiem, czy miałbyś co. No ale dobrze, przejdźmy dalej. Pytanie do kandydata numer jeden. Może ja tak się bliżej podsunę. Powiedz mi. Nie masz. Pod płachtą niewidoczności. Tylko trzeba umieć, bo tak nie wychodzi. Na przykład patrz. Widać czy nie widać? Sexy. Sexy jak cię nie ma zwłaszcza. To teraz dokonam wyboru, nie jest on trudny. Nie wybieram cię, kandydacie numer jeden, który jesteś z obrażającym się wilkołakiem? Nie wybieram się, kandydacie numer dwa, który jesteś grabarzem, który boi się trupów. Ja nie wybieram cię, Arku, który jesteś. Mam dwie opcje. Zacznę od tej bardziej prawdopodobnej. Upiorem w operze. Człowiekiem w magicznej czapce niewidce? Pelerynie niewidce? Który znika do połowy? Nie udaje mu się zniknąć, tylko znika w ogóle. Chyba, że ma oddać pieniądze. Brawo.
zmiana i w tę grę zagra Adrian i Wojtek. Zapraszamy. Zmiana będzie krzyczał Arek. A o co chodzi w tej grze, już tłumaczę. Otóż tutaj będzie odbywała się scenka i kiedy właśnie Arek krzyknie zmiana, zadaniem chłopców będzie zmienić słowo lub gest, który wcześniej wykonali. Adrian, powiedz coś. Coś. Zmiana. Tak. Zmiana. Arbuz. Zmiana. Trumna. I tak do rana. Więc tutaj będzie działa się scena, a my tymczasem potrzebujemy od was problemu, który najczęściej zdarza się młodym ludziom. Wpadka. Wpadka jest super. Dobrze, w takim razie chłopcy grają zmianę z wpadką, a my odliczamy. 3, 2, 1, impro! To mówisz, wpadłeś z dziewczyną. No. O kurde. Czekaj, otworzę ci piwo, zaraz pomyślę, co to zrobić. Trzeba. No to jak to się stało? Normalnie. No, ciemno. Księżyc. Jakieś wilki. Zmiana. Moc. Zmiana. Pełnia dnia. Manaty. Ośmiornice. Prostytutki. Co ty byłeś? Krakowiec. Grudziądze. Zmiana. Zerocku. A gdzie to? Chciałbym się przejechać. Widzisz tamten punkt? No. Po drugiej stronie. Dobra, wracając. Opowiadaj, jak to się stało, że ten. Skąd wiesz? No to ty. To dość charakterystyczne. Sprawdzałeś? Zmiana. Skąd wiesz? Zmiana. Wypijmy za to! No to co teraz z tym robisz? Nie wiem. Chyba urodzę. Zmiana. Chyba wyjadę do Afryki. Do Afryki? No, też chciałem się tam przyjechać. Na długo jedziesz? Na pół roku. Dobra, ale na safari się jedzie na trochę krócej. Ja bym chciał tylko z tobą na safari, ale ja się boję, że ty znowu wypadkę zaliczysz. A tam, a wiecie, chyba że tylko z lwem. Okej, stary, powiedz mi teraz, bo tego nie zapytałem na początku, nie? Ale z kim miałeś wpadkę, bo to się robi rzeczy ciekawe. 13-latku. Zmiana. Romanem Polańskim. Zmiana. Która to tak masz podpisaną? O tam. O, faktycznie. Ty to stary, to powiedz jej, żeby zajarzyła tą tabletkę jeden po i będzie po wszystkim. Zmiana. To powiedz jej, żeby ten... poroniła jakoś. Może drutem kurczastym. To musiałoby być bolesne przeżycie. Myślisz, że poskutkuje? Tam nic zadziałało. No dobrze, w takim razie za drut kolczasty. Stop! Dobrze, dziękujemy bardzo. To była gra zmiana. To była gra zmiana. A przed nami kolejna już teraz krat. Nie wiem, co jest w głowie Wojtka. Mówisz mi, nie chcesz wiedzieć. Chciałam to przerwać. Drut kolczasty chciałam przerwać. A teraz zagramy w kolejną grę, która nazywa się Kupowy Ekspert. I na scenę zapraszamy teraz Arka i Rafała. Szczególnie dla Rafała, słuchajcie. Tutaj będzie odbywała się gra Kupowy Ekspert. I, że tak powiem, Rafał i Arek będą jedną osobą w dwóch ciałach. Będą odpowiadać na pytania przeze mnie i przez was zadawane. Oni są w
To znaczy, będą, no oni przyniosą. No, musimy się scalić, no nie? Bardziej się nie da. Oni będą... Teraz nie wiem. Oni będą ekspertem w jakiejś dziedzinie nauki, która nie istnieje. Co to może być za dziedzina? Pytam. Jakaś dziedzina nauki, która nie istnieje, a może dobrze, żeby istniała? Etymologia nazistowskich panów. Tak, a co jeszcze? A co jeszcze tutaj? Dobry. No szybciutko, jakaś dziedzina sztuki, która nie istnieje. No nie, analogia stosowana. Ty nie możesz? Dziedzina sztuki, która nie istnieje. A dobrze, żeby istniała, bo dobrze, żeby coś było fajnego. Bełkot leczniczy. Bełkot leczniczy, bardzo dobrze. Bełkot leczniczy. Tutaj jest ekspert przed nami z bełkotu leczniczego. Z bełkotu leczniczego. Świetnie, bardzo dobry pomysł. Ja będę prowadzić eksperta przez wywiad. A teraz odliczamy. 3, 2, 1, impro. Witam Państwa. Znajdujemy się w programie Powiedz To. I teraz przed nami wystąpi w dzisiejszym odcinku Gwiazda Wieczoru Janusz Zegarmistrz, który jest ekspertem od bełkotu leczniczego. Chciałabym zadać mu kilka pytań. Panie Januszu, jak to się stało, że zajął się Pan właśnie tym schorzeniem? Bełkot to pojawiająca się wśród młodzieży nowa choroba, która leczy rany i powoduje, że ludzie na świecie korzystają z internetu. Ha, czyli jednak leczy rany. Czy może pan jakoś to bardziej rozwinąć, w jaki sposób bełkot właśnie powoduje, że tak powiem, zagojenie? Bełkot powoduje zagojenie w bardzo fajny sposób. Że tak powiem. Wygląda on mniej więcej. Tak. I jest pani zdrowa. Olśniło mnie, jestem zdrowa. Dobrze, że teraz się dowiedziałam. No to jest po prostu fantastyczne. Czy może planuje pan jakoś się rozszerzyć tę działalność z bełkotu leczniczego, na przykład sprawić, żeby zwierzęta zaczęły bełkotać? Myślałem nad rozwojem tej zwierzyny, żeby potrafiła ona zrobić dobrze, mówiąc to do ludzi. Aha, a więc tu jest, że tak powiem, pies pogrzebany. Dobrze to wiedzieć. W takim razie proszę mi powiedzieć, w jakich szpitalach najczęściej będzie to praktykowane? W szpitalach o specjalności bełkot oraz bełkotanie spowodowane przez ludzi i zwierzęta.